Miłowałem Izraela, gdy jeszcze był dzieckiem i syna swego wezwałem z Egiptu. Ja uczyłem chodzić Efraima, na swe ramiona ich brałem. Pociągnąłem ich ludzkimi więzami, a były to więzy miłości. Czcigodni drodzy księża biskupi, pasterze diecezji kaliskiej, drodzy bracia kapłani, siostry zakonne, umiłowani przez Pana bracia i siostry, te słowa, które Pan mówi przez proroka Ozeasza, bibliści nazywają hymnem o miłości Starego Testamentu. Bóg wyjawia całą głębię swojego serca, całą miłość ojcowską, którą ma do swoich dzieci. Jest to miłość pełna zatroskania, a jednocześnie też miłość pełna tkliwości. Pan, który podnosi nas do swojego policzka, my możemy do Niego się przytulić, bo On przygarnia każdego ze swoich dzieci, każdego ze swoich synów. I Pan chce, żeby ta miłość, którą On ma w sercu, rozlewała się także w naszym wnętrzu, żebyśmy jej doświadczali każdego dnia. Takim pierwszym gestem wielkiej miłości Pana do narodu wybranego było wyprowadzenie z niewoli egipskiej, a później Pan cały czas pokazywał, że jest ze swoim ludem, towarzyszy mu i będzie go prowadził bezpiecznie przez życie. Jeśli człowiek rozpozna tę miłość, to później opowie się po stronie Boga i będzie mu służył całym swoim sercem, bo Pan jest wierny w miłości. I znowu widzimy, że człowiek może zbłądzić, może odwrócić się od Pana, ale on nigdy nie odejdzie od tych, których wybrał, powołał, umiłował, bo Bogiem jestem, powie, nie człowiekiem. Człowiek może odstąpić od innych, może się od nich odwrócić, ale Bóg tego nigdy nie czyni. Tak głęboko nas nosi w swoim sercu, to jest ta miłość miłosierna, która nigdy nie pozwala mu na to, aby zapomnieć o każdym z nas. I przychodzą od razu tu na myśl słowa świętego Pawła, kiedy czytamy ten fragment z księgi proroka Ozeasza, z hymnu o miłości, kiedy Paweł też powie, że miłość cierpliwa jest, łaskawa, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego, wszystko znosi, wszystko przetrzyma, bo Bóg jest miłością. To święty Jan potem bardzo tak konkretnie, pięknie powie w swoim pierwszym liście. To jest najpiękniejsza definicja Boga, bo On tę miłość ciągle rozlewa na cały świat, na całe stworzenie, a szczególnie na każdego człowieka. I Bóg pełen miłosierdzia ofiaruje też swoje przebaczenie. Kiedy do Niego przychodzimy, powracamy, to spotkamy się z tą Jego miłością, doświadczymy jej, potem będziemy chcieli o niej opowiadać. Parę lat temu pamiętam taką sytuację, kiedy po spowiedzi później podchodzi do mnie człowiek i mówi: proszę księdza, jak ja się cieszę. Ja 40 lat nie chodziłem do spowiedzi, a Pan Bóg mi przebaczył. Bóg, który przygarnia nas po to, żeby później wlewać też radość, której brakuje, kiedy jesteśmy od Niego oddaleni. I dlatego zaprasza nas Pan, żebyśmy tę Jego miłość rozpoznawali, żebyśmy się też nauczyli kochać w sposób właściwy, a pokazał, jak to czynić w swoim Synu Jezusie Chrystusie, który po to przyszedł na ziemię, aby pokazać nam, na czym polega miłość i pokazać, co znaczy prawdziwie kochać. Kochać Boga i później kochać drugiego człowieka. I chcę, żebyśmy tą miłością się zapalali, wpatrując się w Jezusa, szli Jego śladami, aby także inni mogli w naszym życiu, w naszym postępowaniu doświadczyć miłującej opieki Boga, który przez nasze ręce, przez nasze czyny tę miłość rozlewa. I Jezus bardzo chciał, żeby ludzie dowiedzieli się o tej miłości Boga, ale także jej doświadczyli. Dlatego dzisiaj w Ewangelii widzimy, że Pan posyła apostołów na świat, aby
głosili dobrą nowinę i mówili o tym, jak bardzo Bóg kocha człowieka, czyli dowiedzą się przez przepowiadanie, a doświadczą tej miłości przez to, że będą uzdrawiani, wskrzeszani do życia, będą otrzymywali wiele Bożych łask, oczyszczenie z grzechów, uwolnienie od złych duchów. I w tym się przejawia miłość Pana Boga. Tego każdy z nas doświadcza w swoim życiu przez posługę kapłanów, przez tych, których Pan też wysyła do nas, żeby głosili dobrą nowinę i żeby też dokonywali tych znaków, które były udziałem apostołów. Od nas zależy, czy przyjmiemy też te Boże dary, Boże łaski, które są hojnie rozlewane każdego dnia i Pan Bóg chce, żebyśmy się na nie otwierali. Dlatego Pan, kiedy widzi ludzką niedolę, wtedy, tak psalmista mówi, wzbudza swoją potęgę, przychodzi nam z pomocą, spogląda, nawiedza tę winorośl, chroni to, co zasadziła jego prawica. Popatrzmy, kochani, ile tu jest mowy o Bożej miłości. W tak paru słowach psalmisty, jak bardzo głęboko jest podkreślana miłość Pana Boga, który chroni, prowadzi, strzeże i będzie zawsze z nami. I też będzie posyłał w tych dniach ludzi młodych do tego, żeby oni stali się apostołami, piewcami tej miłości. Bo spotkanie w Krakowie z Ojcem Świętym Franciszkiem jest wielką okazją do tego, żeby tę miłość rozlewać na drugiego człowieka. Miłość, którą ja sam mam w swoim sercu, której doświadczyłem. Mam świadomość, że Bóg o mnie nie zapomniał, Bóg mnie kocha, żebym o tym mówił innym ludziom, bo oni na to czekają. 2 lata temu kiedyś w Krośnie u nas było forum charyzmatyczne. Potem po mszy świętej podchodzi do mnie chłopak, tak już dorosły, i pyta się: księże biskupie, czy mogę się przytulić? No pewnie, że możesz, bo okazuje się, że jak sam mówił, właśnie nigdy nie doświadczył miłości. Człowiek czeka na gesty miłości, na to, że my będziemy mu ją okazywać. I dlatego ludzie młodzi tę miłość też będą przekazywać drugiemu człowiekowi. Jeszcze jest przeszło 2 tygodnie, żeby napełnić się jeszcze bardziej tą Bożą miłością w spotkaniu z Jezusem, na modlitwie, w zasłuchaniu w Jego Słowo. My możemy się tą miłością napełniać po to, żeby później, napełnieni Duchem Bożym, wyjść i o tej miłości mówić, bo będzie okazja, żeby dzielić się swoją wiarą, doświadczeniem bliskości Pana i On będzie was też umacniał swoim duchem, aby to wasze świadectwo było bardzo czytelne, bo ci młodzi, którzy przyjadą, na to czekają. Akurat miesiąc temu byłem udzielać sakramentu bierzmowania pod Mediolanem. Miałem spotkanie z ludźmi młodymi, którzy tu przyjeżdżają i pytali się, jaka jest wiara polskiej młodzieży. Ja powiedziałem, że mamy dużo takich pięknych znaków tego umiłowania Pana Boga ze strony ludzi młodych i jestem przekonany, że dla was to będzie okazja, żeby tą wiarą, miłością do Pana się podzielić. Też jeden z naszych księży mi opowiadał, że jego bratanek miał jechać na kurs językowy do Hiszpanii. Poznałem tego chłopaka, jest teraz w gimnazjum i zadzwonili ci gospodarze, którzy mieli go gościć i pytają się jego rodziców, czy was syn chodzi do kościoła, czy się modli, czy uczęszcza na katechezę. A kiedy usłyszeli, że tak, że jesteś ministrantem, to mówią wtedy, to my go przyjmiemy, bo gdyby nie chodził do kościoła, gdyby nie modlił się, to my nie chcemy takiego człowieka. Świat oczekuje od nas czytelnego świadectwa i chce, żebyśmy dali je przed światem, bo to jest nasz skarb duchowy, który nosimy w sercu i potem chętnie też dzielimy z tymi, którzy często są biedni duchowo, a którzy dzięki naszemu świadectwu mogą spotkać Pana, do Niego przylgnąć. I też kiedy pytamy się o to, co nasza młodzież może dać,
tym, którzy przyjadą z różnych zakątków świata, to tak sobie uświadomiłem, że na pierwszym miejscu chyba taką wiarę bardzo gorącą, spontaniczność wiary, która wyraża się w tym, że będziemy starali się mówić o Jezusie. Ta spontaniczność ujawnia się często na różnego rodzaju spotkaniach, koncertach. W Rzeszowie jest taki piękny koncert jednego serca, jednego ducha. To nawet panowie pewnie chodzą z Bractwa Świętego Józefa, czy ksiądz Krzysztof, który przyjechał. To jest niesamowite doświadczenie. Kilkadziesiąt tysięcy ludzi, którzy wielbi Pana przez 4 godziny. Ksiądz Kuba też, który wcześniej występował, też tam zaśpiewał 2 piosenki i wtedy był też bardzo mocno oklaskiwany. Bo ta spontaniczność wiary, ona rodzi później jeszcze większą miłość do Pana Boga. Kiedy my się nie wstydzimy przyznać do Niego, a wspólnota zgromadzona w Jego imię nam w tym pomaga, to coraz bardziej rozpala się duch wiary, duch miłości do Jezusa. Bo wiara to jest moja osobista relacja do Chrystusa Pana, z którym idę przez życie, o którym chcę mówić, świadczyć, bo wiem, że On tego bardzo pragnie. Chcę, żebym się do Niego przyznał. Też tak byłem kiedyś mile zaskoczony, kiedy uroczystość świętego Wojciecha, była u nas kongregacja kapłańska, wyszedłem, akurat wracałem do kurii, podchodzi dwoje młodych ludzi i mówią, chcemy księdzu biskupowi powiedzieć, że Jezus bardzo go kocha. Bardzo się ucieszyłem. Oni tacy młodzi, 16 lat pewnie mieli i akurat wtedy mieli zadanie iść i głosić dobrą nowinę o Jezusie. I to było antetyczne z ich strony, bardzo proste świadectwo tego, że czują się miłowani przez Pana i On ich posyła, żeby też o tej miłości świadczyli. Dlatego młodzi są też zapraszani, aby swoją wiarę pogłębiać. Ona się rodzi ze słyszenia, kiedy my słuchamy tego, co Pan do nas mówi, kiedy potem to realizujemy, to nasza wiara będzie naprawdę mocna. I Pan tego chce, żeby mnie umacniał, a potem przyznawał się do Niego i tę wiarę wyznawał także ustami. I was posyła was do tych ludzi. Jest takie piękne posłanie w Ewangelii na końcu, czy Ewangelii świętego Jana, czy świętego Mateusza, kiedy Jezus posyła swoich uczniów. Idźcie i nauczajcie wszystkie narody. Ja będę z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Czyli Pan nas posyła do tego świata, w którym żyjemy, czyli do tych ludzi, których będziecie spotykać na swojej drodze. Nie zawsze ten świat będzie przyjazny, ale skoro Pan zapewnia, że będzie z nami, to nie musimy się niczego obawiać, bo On też da moc, odpowiednie słowo do tego, żeby przyznać się i mówić w sposób czytelny do tych, których On postawi na drodze naszego pielgrzymowania. Więc Pan nas posyła do Krakowa. Trzeba też zachęcać innych, żeby jak najwięcej mogło młodych ludzi pojechać, aby też podzielić się, jak święty Paweł mówi, naszą i waszą wiarą. To jest takie piękne zdanie świętego Pawła do Rzymian. On chce przybyć tam po to, żeby nacieszyć się wiarą ich, ale też z bogactwa swojego serca, tą wiarą, która jest w nim, żeby też podzielić się z tymi, do których się udaje. Nasza młodzież też na pewno bardzo może zaświadczyć o tym, że jest w ich sercu głębokie pragnienie prawdy. Młodzi unikają kłamstwa, brzydzą się nim, chcą żyć w prawdzie. I dlatego też to świadectwo umiłowania prawdy, która jest wielką cechą człowieka wierzącego, żeby się też dzielić tym. Szukamy prawdy, a znajdziemy ją, kiedy będziemy właśnie wsłuchiwać się w słowo Pana. Bo sam Jezus mówi, że Ojcze, uświęć ich w prawdzie, Twoje słowo jest prawdą. Kiedy ja będę się pochylał nad Słowem Bożym, odkryję prawdę o sobie, o świecie, o drugim człowieku i później tą prawdą będę się dzielił. Wtedy to, co słyszę z zewnątrz, nie będzie miało negatywnego wpływu na mnie, bo ja będę konfrontował to wszystko, co słyszę
co płynie z telewizji, ze środków przekazu, będę konfrontował ze słowem Pana. Dlatego nie będę ulegał naciskom, żeby komuś wyrządzić krzywdę, żeby ludzi starszych poddawać eutanazji, czy zabijać niewinnych, bo wiem, że Pan Bóg tego mi zabrania. On chce, żebym stał na straży życia, żebym wspierał tych, którzy są chorzy, cierpiący, żebym mi przychodził z pomocą. I ta prawda będzie mnie wyzwalała, prawda, którą poznam od samego Jezusa. I myślę, że też tak ważną sprawą jest, żeby świadczyć o wielkiej wartości rodziny. Kiedy czyta się różnego rodzaju ankiety przeprowadzane wśród młodych, to bardzo wielki nacisk kładą na wartość rodziny w ich życiu. Rodzina, która jest zawsze związkiem mężczyzny i kobiety, tworzą tę rodzinę, a później owocem ich miłości jest dziecko, które Pan Bóg daje. Ja sam spotykam piękne rodziny, akurat jeżdżę na piąty czy kolejny chrzest naszej diecezji. W zeszłym roku ochrzciłem 29 takich dzieci i to są piękne rodziny. To pokazuje, że Pan Bóg daje siły do tego, żeby przyjąć to dziecko, potem je jak najlepiej też wychować. Ale pragnie, żeby też innym przypominać o wartości rodziny, żeby starać się bardzo poważnie podchodzić do swojej przyszłości, do wyborów, które młodzi ludzie podejmują. Bo jeśli będziemy pytać Pana o zdanie, będziemy się modlić, ludzie młodzi się będą modlić o dobrego męża, dobrą żonę, to na pewno Pan Bóg tego daru im nie odmówi, bo też powie, że druga osoba jest darem po to, żeby się uświęcać, żeby razem iść przez życie. Jest taki piękny fragment, który mi się podoba z księgi właśnie Jeremiasza, kiedy Pan mówi do narodu, który znajduje się akurat w niewoli. Dzisiaj jest bardzo wielu ludzi młodych, którzy są w różnych krajach świata, Polaków, ale to do każdego z nas się odnosi, kiedy Pan mówi, że budujcie domy i mieszkajcie w nich, zakładajcie ogrody i spożywajcie ich owoce, bierzcie sobie żony i rodźcie synów i córki, pomnażajcie się tam, a niech was nie ubywa. Jestem bowiem świadomy zamiarów, jakie zamyślam co do was, wyrocznia Pana, zamiarów pełnych pokoju, a nie zguby, by zapewnić wam przyszłość, jakiej oczekujecie. I Pan Bóg chce wam powiedzieć tutaj w Polsce, żeby te ogrody zakładać, te Boże ogrody, czyli tutaj zapuszczać korzenie, budować domy, bo ojczyzna jest naszym domem. Tutaj chcemy się rozwijać, chcemy wzrastać, chcemy pokazać też światu, że tę ojczyznę bardzo kochamy. Odznaczamy się zdrowym patriotyzmem, który pielęgnujemy, nosimy w sercu, podkreślając też, jak bardzo wiele naszej ojczyźnie zawdzięczamy, ale też i wielki wkład w to, żeby budować piękne rodziny, które zachowują, kultywują te chrześcijańskie tradycje, które zapraszają Jezusa, żeby był w ich domu, a wtedy On będzie wprowadzał porządek, ład, będzie błogosławił, będzie umacniał. I to jest taka okazja też dla ludzi młodych, żeby pragnąć takich pięknych rodzin, bo Pan obiecuje swoje błogosławieństwo i te Jego zamiary wobec ludzi młodych, wobec każdego z nas są pełne pokoju, nigdy zguby. Znowu się ta miłość Pana objawia. To tak jak pójdziecie na spotkanie, wyjedziecie na spotkanie młodych do Krakowa, to też podkreślajcie i mówcie o tej wartości rodziny, żeby też wasz przykład, wasze świadectwo mogło pociągnąć do Chrystusa. I dzielcie się tą miłością z każdym spotkanym człowiekiem. A świętego Józefa dzisiaj prośmy, żeby nam tę gorącą miłość do Pana upraszał, tak on zatroskany był o życie Jezusa, żeby upraszał nam nasze zatroskanie o życie duchowe, o to, żeby Pan nieustannie w nas mieszkał i żebyśmy Jego mocą potem napełnieni mogli tę Jego miłość rozgłaszać wszędzie tam, gdzie On nas pośle. Szczęść Boże.